Szkoła 51 z oddziałami integracyjnymi w Bytomiu bardzo aktywnie włączyła się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i w ramach tych obchodów zorganizowaliśmy duży projekt edukacyjny. Była wystawa, były konkursy szkolne, plastyczne, literackie, był montaż słowno-poetycki z przepięknymi występami naszych uczniów. Były też takie happeningowe uroczystości, mianowicie wspólnie w ramach rekordu dla niepodległej śpiewaliśmy hymn i inne pieśni patriotyczne. Razem nie tylko uczniowie, nauczyciele, ale dosyć licznie przybyli też rodzice, z czego jestem bardzo dumna. I posadziliśmy też dwa dęby niepodległości z przesłaniem, żeby te dęby rosły zawsze już w wolnej Polsce. Dzisiaj w szkole odbywa się pierwsza edukacyjna gra szkolna Drogi do Niepodległości. Uczniowie od klasy trzeciej do klasy ósmej biorą udział. Ósme klasy pomagają młodszym w rozwiązywaniu zadań. Gra polega na tym, że mamy 9 stanowisk i uczniowie rozwiązują to krzyżówki, to śpiewają, to układają puzzle, układają symbole narodowe i poprzez takie działania chcemy właśnie przybliżyć uczniom cel odzyskania przez Polskę niepodległości i jak po prostu kształtował się, jak wyglądała sytuacja w ciągu tych 100 lat. Nasza gra szkolna odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi w Akcji Drogi do Niepodległości. Jak świętujecie w szkole niepodległość? Mamy akademię, no i takie gry i zabawy jak są teraz. Jak Ci się podoba? Fajnie, bo się cieszę, że odzyskaliśmy niepodległość. Z czego się dzisiaj cieszycie, co robić? Że Polska odzyskała niepodległość. Co to takiego niepodległość? To jest wolność. Bardzo fajna wystawa była. A o czym ta wystawa? No, o niepodległości. I czego się dowiedziałeś? Że Józef walczył o niepodległość. Czym jest niepodległość? Że jesteśmy na mapie. W ramach naszej uroczystości zaprezentujemy dzisiaj zmiany w modzie od roku 1918 do roku 2018. Chciałam po prostu pokazać, jak w sposób taki może niekonwencjonalny również zmieniała się nasza rzeczywistość, nasza historia, a więc lata 20, 30, które kojarzyły się z dżentelmenem, które kojarzyły się z elegancką panią. Potem przechodzimy do lat 40, a więc czasy II wojny światowej. Są to bardzo dla nas ubogie lata i najlepsze materiały, bawełna, len, były wykorzystywane do szycia mundurów dla mężczyzn. Potem przechodzimy do lat 70., a więc lata panowania rock'n'rolla. Co prawda są to czasy komunizmu, PRL-u, ale nasze elegantki potrafiły wykorzystać wszystko. Więc z pieluch tetrowych szyto kreacje. Wykorzystywano tenisówki jako baleriny, więc zawsze mówiło się, że kobieta polska jest jedną z najpiękniejszych, najlepiej ubranych. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasi uczniowie podjęli się trudu napisania dyktanda o tematyce właśnie niepodległościowej. Tym razem zajęliśmy się Ignacym Paderewskim. Tytuł naszego dyktanda brzmiał: Wygrał Polskę na fortepianie. W kraju zniewolonym zażegnać konflikty. Zwyciężyła i zdobyła tytuł mistrza ortografii uczennica klasy czwartej. Co niezmiernie cieszę, że rosną takie zdolne dzieciaki. I cieszymy się, że tak wielu chętnych było do wzięcia udziału w tym. Na zakończenie zaprezentowaliśmy strój powstańca. Dużym zainteresowaniem cieszyła się broń, którą dzieci mogły zobaczyć. Dzieci robiły zdjęcie, przekładały, zobaczyły, że to wcale nie było takie proste, bo broń okazała się bardzo ciężka, a teoretycznie strój codzienny okazał się bardzo skomplikowany. Takie lekcje historii z takimi elementami najlepiej do nich trafiają i myślę, że będą długo o tym pamiętać. Dopiero po II wojnie
wojny światowej Tytoń został włączony w granicę. W trakcie Szkolnych Obchodów Niepodległości pokazujemy film zrealizowany przez uczniów tej szkoły w ramach projektu Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Śladami Soli Ziemi Czarnej, w tym roku edycja niepodległościowa. Uczniowie pod naszym kierunkiem, moim i kolegi Macieja Marmoli, przygotowali film o hotelu Lomnitz, czyli miejscu, gdzie w okresie plebiscytu działał polski komisariat plebiscytowy na czele z Wojciechem Korfantym. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach w zasadzie na każdym etapie produkcji, od prac koncepcyjnych nad scenariuszem, nad realizacją zdjęć, aż po sam montaż, no a dziś podczas obchodów uroczysta premiera.